Dzień dobry, Wyczynfeder. Jesteśmy nad Wisłą, w miejscowości Pińków. Teraz Państwu pokażę, jak robić jeden z zestawów bez rurki antysplątaniowej do federa. Zakładam najpierw dwa stopery, jeden po drugim. Już założyłem jeden stoper. Teraz założę drugi stoper na tą samą żyłkę. O, w ten sposób przełożymy przez oczko i zaraz będziemy mieli założony drugi stoperek. Światło się odbija i zaciągamy, proszę bardzo, drugi stoperek. Przesuwamy go dalej, bo będziemy jeszcze inną metodę wiązać. Teraz założymy taką rureczkę firmy Genlock. Antys, tak jak ładna jest, zaraz ją Państwu pokażę. Proszę zobaczyć. Krótka, ładna rurka. Tulejowana z jednej i z drugiej strony, silna, mocna grawka, jak widać, proszę zobaczyć. O, także przekładamy przez tą rurkę, tu jest część krótsza i część dłuższa, więc zaczynamy przekładać przez część dłuższą i żeby wyszła częścią krótszą. Spuszczamy ją, zakładamy następny stoper na żyłkę, o. O, i on sobie tak będzie fruwał w ten sposób, o tak. Między tymi, jak w momencie, kiedy będzie branie, no to ryba szarpnie i zatrzyma się na jednym ze stoperów i przyblokuje branie. No tak, jak Państwo widzą, hula ładnie. Teraz założymy krętlik na żyłkę. O, też jest. I zaczynamy go skręcać w ten sposób. Do siebie. Aj, dobra. I skręcamy go. Jak widać, taka robi się podwójna żyłka. O. Skręcamy. Długość powinna być zawsze dłuższa niż koszyk zanętowy. Następnie wiążemy na ósemkę. Robimy pętelkę. Robimy ósemkę w palcach. O. Przekładamy krętlik i zaciągamy. Opuszczamy sobie stoper. Przytniemy, opuszczamy stoper. Mniej więcej to tak wygląda. Tu się przesuwa. Tu się przesuwa. Tu się blokuje. Tu jest taka podwójna jak gdyby linka skręcona z żyłki. Na końcu zamontowaliśmy sobie krętliczek, na którym będziemy wiązać przepon. I do tego jeszcze pokażemy
zamontujemy jeszcze koszyczek. O. I teraz tak, ta część jest dłuższa niż koszyczek. Widać tutaj. Przechodzi przez koszyk, więc przepą się będzie mniej plątał. Ta rurka firmy Genlock nie pozwoli się jej plątać. I tak jest na uwięzi, trzymane. Kiedy ryba pociągnie, no to wiadomo, przesunie się wszystko i zostanie zacięta sama oszczytówka. I to jest jeden z wielu sposobów. Następny sposób będziemy pokazywać w następnych filmach. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Jak widać na pinikowie taka drobna ryba, krąpiki, leszczyki, certy w ogóle niewymiarowe. Jak na zawody teren bardzo dobry, można się pobawić takim drobiazgiem i fajne wyniki porobić. Jak mówiłem, brzeg jest dosyć długi, no ale mało przystępny ze względu na te rosnące tutaj zielska, no ale jak chce się zorganizować zawody, to zielska nie będą przeszkadzać. Zawsze się można jakoś ładnie dogadać i poustawiać kombajny, żeby można było spokojnie połowić. Także dosyć głęboko, prawie 5 metrów, może 4. 4-5 liczmy, tak mówią miejscowi. I uważam, że to zabawa na zawody przed. Dzięki. Piękny sumeczek na pożegnanie naszego wędkowania na Pieńkowie. Taki dziuniu.